Cześć witajcie w kolejnym odcinku Joomla to proste a dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o shortcodach na Joomla zaprezentuję wam trzy dodatki BT shortcode ZT shortcode i jeden płatny to jest JT shortcode Otóż jak można upiększyć sobie content w artykule a no właśnie poprzez te dodatki o których przed momentem wspomniałem na przykład rozwijane takie tabulatory, cennik, nie ma problemu, czy też jakaś galeria. Trzy rzeczy, które zapewne przydadzą się w artykule, niekoniecznie w takiej formie, jak ja zaprezentowałem, bo wiadomo, to jest tylko na potrzeby demonstracji. A teraz Wam pokażę, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby do każdej yy, dodatkowej rzeczy nie ściągać masy dodatków, która będzie wykonywać tylko jedną rzecz, a można to zrobić jednym dodatkiem, który ma skumulowaną tą ilość i można sobie spokojnie to wykorzystywać właśnie poprzez shortcody. Jak to wygląda od strony zaplecza? Instalacji oczywiście nie będę pokazywał, bo jest banalnie prosta. A pokażę Wam, jak to wygląda od środka. A no, właśnie tak. Za każdym razem generujemy sobie odpowiedni kod, który pozwala nam uzyskać taki efekt, a nie inny. Jedne pluginy są lepiej zorganizowane, drugie troszeczkę gorzej. Jedne mają swoje plusy, drugie mają swoje minusy. BT shortcode ma swój taki minus, że nie możemy stosować kodów zagnieżdżonych, czyli używając jednego BT shortcoda nie możemy do, dorzucić do środka jakiegoś innego. Innego shortcode'u. Jak to wygląda w praktyce? No, dostajemy taki sobie buton, klikamy na niego, otwiera się nam pop-up ładny, no i ładują się nam oto te opcje. I to wszystko możemy sobie wykorzystać nie tylko w artykule, ale możemy też wykorzystać sobie na przykład w module. Pamiętając tylko o tym, że musimy przygotować kontakt, zaznaczyć, żeby było na tak, i oczywiście moduł możemy sobie utworzyć. No mamy tutaj około 30 około 30 kodów z których możemy śmiało wykorzystać sobie w naszym artykule żeby było atrakcyjnić wygląd czy też coś pomóc sobie nie korzystając z jakiejś trzeciej opcji dodatkowego komponentu, który może okazać się jakimś molochem, a będziemy potrzebować tylko nie wiem na przykład stawić tabelkę, no ale tabelkę to oczywiście możemy też stawić z zwykłego edytora, tak. Mówię tutaj na przykład nie wiem o Google Maps, czy YouTube, czy Lightboxie, czy jakimś tam innym, na przykład cytowaniu, czy jakiegoś tooltipsa. To wszystko można śmiało sobie E, utworzyć właśnie za pomocą tych shortcodów. Jest to bardzo proste, po prostu wybieramy to, co chcemy, tu nam się ładują w tym przypadku style, szerokość możemy sobie ustalić, mamy autora, e, mamy adres, możemy wpisać. Możemy oczywiście też mieć swoją klasę. No oczywiście, jak wszystko uzupełnimy, możemy sobie zrobić jakiś preview, preview, przepraszam. Wpiszmy sobie na przykład. Ja jestem autorem. Adres tak, klasy żadnej nie będziemy uzupełniać, no bo wiadomo, że, że w tym momencie nie ma. I oto mamy w prosty sposób. Akurat bete shortcode yy, daje możliwość live preview, choć nie w wszystkich yy, swoich shortcodach ma możliwość, że tak powiem. Podejrzenie, jak to wygląda, a w tym momencie mamy jakiś tam tekst. Ja wpisałem siebie, jest odnośnik, że tak powiem, do mojej strony. Mamy też presety i konkretny preset możemy sobie zapisać, co jest oczywiście na plusik. Jak to wygląda? Użyjemy sobie. Bardzo prosta sprawa: zapiszemy. Tak, dodał nam się na samym końcu. Przejdziemy sobie na stronę, ja w tym momencie odświeżę tą stronę, i na samym końcu powinien nam się pojawić ten oto cytat w takiej formie, jaką proponuje BT Short Code. Oczywiście, no, możecie przyznać sami, że jest to bardzo przydatny i szybka, szybki sposób na takie uatrakcyjnienie artykułu. BT Shortcode jest darmowy, następny też jest darmowy, jest to ZT Shortcode. Działał na bardzo podobnej zasadzie, tak samo się y, wybiera konkretny shortcode, y, to co chcemy konkretnie zaprezentować na stronie. Otwiera się to w ten sposób, też dostajemy button i uzupełniamy sobie to, co chcemy. Dodatkowo mamy paralaksę, flipboxa. Stunning text, no jakiś tam Counterbox, który sobie tam odlicza. Wiadomo, żeby nie używać dodatkowego jakiegoś tam pluginu, który tylko robi tylko jedną rzecz. to możemy mieć takie przysł przysłowiowe combo, które fajnie to za nas wykona, bez znajomości JavaScriptu i innych tam tajnych deweloperskich rzeczy. Jak to wygląda na stronie, jeśli chodzi o ZT Shortcode, już Wam tutaj pokazuję. ZT Shortcode ma tą zaletę, że tutaj można stosować zagnieżdżenia, czyli jeden shortcode może być w drugim shortcodzie, i tak też się dzieje tutaj, na przykład z wideo. O tak, tutaj otwieramy sobie wideo w accordation i mamy po prostu wrzucone też przez shortcoda. Link do YouTube'a, który oczywiście działa, jest responsywny Dżup. i tak dalej. Mamy standardowo, bo na wszystkich użyłem sobie taki szablonik, żeby po prostu wiedzieć, żeby wam pokazać, jak to się wyświetla dla poszczególnych rzeczy. Mamy jakiś tam cennik, możemy sobie zamówić i to wszystko, właśnie prosto z tych shortcodów. Mamy galerię e, taką jak poprzednio, tylko tutaj działało na prostu w inny sposób, bo producenci z te shortcodów znali, że takie pop-upik będzie po prostu bardziej atrakcyjny niż inaczej. Z takich rzeczy trzeba zwrócić uwagę, bo do ZT shortcode nie ma praktycznie żadnej dokumentacji. I na przykład, żeby uzyskać galerię, to trzeba po prostu na, on tam automatycznie wyszukuje. Jest ona tam, podaje się katalog w image i on sobie wtedy automatycznie pobiera bo są takie shortcody gdzie trzeba się po prostu bardziej na trudzić nad tym jeszcze jedna taka uwaga odnośnie ztr shortcode jeśli będziecie coś kopiować to zwróćcie uwagę czy wam się na pewno to skopiowało do shortcode content bo czasami jest tak że zrobimy ctrl c ctrl -V, nam się tutaj coś pojawi a niekoniecznie się skopiuje, dlatego trzeba część kawałek załóżmy tam usunąć, dodać jeden znak i on wtedy sobie spokojnie to przekopiuje. To z takich uwag. No niestety ZT shortcode nie ma czegoś takiego jak presety, czyli za każdym razem jak wykonamy jakąś tam, nie wiem, złożoną czynność i tak dalej, będziemy musieli ją niestety powtórzyć od nowa. I ostatni już najbardziej zaawansowany UI shortcode z Smart onsa. Też oferuje tutaj nam zagnieżdżanie jedno w drugim. No, mamy też galerię bardziej taką lightboxową. Z takich rzeczy dodatkowych jest on rozbudowany dość. Jest oczywiście płatny. Nie wiem, czy cena jest adekwatna do tego, co byśmy, że tak powiem. Chcieli wykorzystać. No 15 dolarów to nie jest jakoś zbyt dużo. Ja Wam powiem tak, korzystałem, korzystam nadal z wersji poprzedniej 2.1.2.6, ponieważ wersja 2.0, którą wypuścili, nie jest w 100% kompatybilna do tyłu. Czyli także to, co już mam na stronie, to jest właśnie problem, bo shortcody się troszeczkę pozmieniały, no i wygląda to, jak wygląda. A dla samej sztuki poprawianie, edytowanie, żeby mieć tylko większą możliwość wykorzystania shortcodów, bo tam doszło 30 par. W sumie jest 65 tych shortcodów, jest naprawdę dużo. Także no, ja na razie rezygnuję, pozostaję przy starszej wersji 1.2.6, ona działa też na Joomla 2.5. Jak ktoś jeszcze używa, oczywiście zalecam jak najbardziej, jak najszybszą e, aktualizację do najnowszej wersji. W tym momencie 3.4. 5. Otóż, co mamy z JT Shortcode do wyboru? No, mamy tego naprawdę sporo. Naprawdę jest tego dużo i każdy znajdzie coś dla siebie za te 15 dolarów, bo przypominam, że ten dodatek jest płatny. Jedną z takich ciekawostek, którą Wam chciałem pokazać, to są wykresy, które można robić. Że tak powiem, one są predefiniowane i ja próbowałem sam stworzyć wykres na podstawie tego, który jest tutaj na dole, no ale niestety nie udało mi się. Nie wiem, co robię źle. Przejrzałem dokumentację, bo jakaś tam jest, no ale niestety nie udało mi się odtw odtworzyć w sensie stworzyć takiego podobnego wykresu, który jest na demie, który Wam tutaj na dole pokazuje. To nie jest jedyny wykres, który można stworzyć, jest ich znacznie więcej, zaraz Wam pokażę. Także jak widać na stronie producenta można sobie przejrzeć wszystkie w ogóle shortcode jakie są dostępne, jak to wygląda. A z tymi wykresami, no to jak mówię, mi się nie udało tego najprostszego odtworzyć. Yy, tu mamy shortcode jaki powinien być zastosowany, no ja próbowałem go zmieniać na podstawie, no niestety mi się nie udało. Także jakbyście chcieli, jest taka możliwość, ten dodatek to umożliwia. Jeszcze tak na szybko z minusów, jakie White i Short Shortcode ma, to yy, support nie jest z najwyższej jakości, że tak powiem. Jak zadacie jakieś pytanko na forum, no to niestety, ale odpowiedź supportu yy, praktycznie jest zerowa. No, trzeba wszystko im zgłaszać yy, osobiście. No i czas reakcji też nie jest jakiś, że tak powiem, yy, wysoki. Nie ma też pre presetów, no, dlatego że tak powiem płatny, szkoda, że tego nie ma, samo ustawianie wszystkich, wszelkich parametrów jest dość, nie wiem, rozbudowane, weźmy no, sobie też cytowanie na przykład, no, możemy tam jakiś tekst sobie wymyśleć, możemy go sobie wyrównać do lewej, do prawej albo wcale, jak zostanie jak jest, szerokość możemy sobie zmienić kolor oczywiście jak chcemy jakieś obramowanie no i tekst jaki tam byśmy chcieli możemy pokazać sobie kod jak będzie wyglądał niestety podglądu de facto nie ma jak to, jak to wygląda no i tych presetów nie ma a szkoda bo niektóre rzeczy są bardzo Rozbudowane, i na przykład, jeśli byśmy chcieli drugi raz wykorzystać albo coś tylko zmienić, no to jest naprawdę ciężko dojść, który parametr gdzie coś tam obsługuje. Zresztą, tak jak widać na załączonym obrazku, nie jest to że tak powiem, w stronie dość czytelne, nie? I trzeba sobie tam rozbijać i tak dalej. Ale to już sami zobaczycie, jak będziecie tych shortcodeów używać. Także reasumując dodatki, Shortcode, YT Shortcode jest płatny, ale najwięcej też sobą oferuje. No i najwięcej ma tak w zasadzie bajerów do wykorzystania. Zayt jest też jest fajnym dodatkiem. No i jest darmowy przede wszystkim, także każdy może sobie, że tak powiem, spróbować zainstalować na jakiejś stronie demo czy też zobaczyć sobie live demo, bo też posiada. No i wybrać sobie to co to co chcemy. BT Shortcode też jest fajny, jest, ma, ma najmniej, nie ma może jakichś takich wybajeżonych, ale jest też godny uwagi. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, za poświęcony czas. Jeśli wam się podobało to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, odwiedzajcie kanał, jak i moją stronę. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Cześć.